Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam z wnętrza naszego Kościoła i chcę przedstawić ogłoszenia duszpasterskie. Najpierw chcę podziękować za odzew materialny, za wszelkie wpłaty, które wpłynęły i wpływają ciągle na konto, czy w inny sposób. Bóg zapłać za takie zrozumienie sprawy i tego tematu. Bardzo dziękuję także skromnemu zespołowi, który poprowadził całe Triduum Paschalne, naszym księżom Łukaszowi i Grzegorzowi. Dziękuję naszym dwom Pawłom, diakonowi i klerykowi. Dziękuję panu organiście Mirosławowi, który także prowadził śpiewy. Także panu Dariuszowi, który wraz z synem Szymonem prowadził transmisję na żywo w taki sposób, żeby ona była nieco lepsza, także z tekstami, które mieliśmy dostępne. I dziękujemy wam, drodzy parafianie, którzy łączyliście się z nami, oglądając tę transmisję. Widzieliśmy, że było dużo wyświetleń. Cieszymy się, że jesteście z nami, przynajmniej w taki sposób. Zapraszamy w święta na nieszpory świąteczne o 15 i w niedzielę dzisiaj i w poniedziałek. Do niedzieli drugiej Wielkiej Nocy trwa nowenna do Bożego Miłosierdzia. Codziennie po mszach świętych wieczornych będziemy modlić się modlitwą do Bożego Miłosierdzia, tą nowenną. Zapraszamy na transmisję online tego, co się dzieje w parafii. W tygodniu o 8 i 18 jest msza święta. Codziennie także modlimy się różaniec o godzinie 20:30. W niedzielę msza święta o 8:30, 11 msza święta dla rodzin z dziećmi szczególnie i o godzinie 19. Zapraszamy także w sobotę na nowennę do świętej rodziny o 17:30 i wszelkie pozostałe nabożeństwa będą prowadzone tak jak dotąd, tak jak to normalnie miało miejsce. Zapraszam, Kościół jest otwarty codziennie od 8:30 do 17:30, w niedzielę od 12:30 do 18:30 z przerwą na nabożeństwo popołudniowe. Kancelaria parafialna jest czynna. Drzwi otwarte kancelarii są w poniedziałek od 9 do 10 i w piątek od 18:30 do 20, a tak kancelaria jest otwarta telefonicznie bądź mailem. Prosimy się kontaktować z nami. W kościele leżą goście niedzielne, duże jak i małe, dla dzieci. Prosimy, żeby sobie wejść, obsłużyć się. Są także biuletyny z intencjami, czy jeszcze nasze czasopisma parafialne Familiaritas. Pozostajemy do waszej dyspozycji, jeżeli chcecie zadzwonić, porozmawiać, czy telefonicznie, czy się spotkać, czy skorzystać z sakramentu. Jesteśmy dla was, pamiętamy o was w codziennej modlitwie, no i tęsknimy za wami. Pozwolę sobie nie składać teraz życzeń na koniec tych ogłoszeń duszpasterskich, ale zaprosić, ponieważ nagraliśmy specjalnie życzenia dla parafian. One się ukazały na naszym kanale i YouTube i także są na naszym Facebooku parafialnym. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże. Alleluja.